Jak błyszczy, stary. Świetlisty Sebastian. Witajcie, pozdrawiam was z nieba, bo tak człowiek się czuje, siedząc w BMW M4 Competition. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Kickster Jedzie. Dzisiaj mam zamiar przetestować samochód, który nie tak dawno wystąpił na moim kanale, ale był to raczej test na zasadzie pierwszych wrażeń i trochę na spokojnie. Dzisiaj dostałem samochód, który posiada 510 koni i napęd na tylną oś i mam nieodparty zamiar przetestować go zgodnie z przeznaczeniem. Przed Państwem BMW M4 Competition. Za użyczenie tego fantastycznego pojazdu bardzo serdecznie chciałbym podziękować BMW Pol... A nie, nieważne. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować marce Illegal Night, która dostarczyła nam dwa takie egzemplarze. Jeden do jazdy w dzień, a drugi do jazdy w nocy. Ale pomówmy sobie najpierw o tej przeznaczonej do jazdy w nocy. Dlaczego o tej? Dlatego, że ta nie posiada rejestracji z przodu, która przysłania ten ogromny grill, który wzbudza ogromne kontrowersje i przypomina niektórym zagrożony gatunek bobra, który na Wiśle tamy buduje. Już wam mówiłem na pierwszych wrażeniach i często będę nawiązywał teraz do tego i odsyłał was do filmu z pierwszymi wrażeniami z BMW M4, że ten grill na pewno się opatrzy. I za 10 lat wszyscy powiedzą, że ten grill to w ogóle przecież normalny grill. No co ty chcesz od tego grilla? Przecież jest zajebisty. W normalnej czwórce tamten grill, on nie jest poprzedzielany takimi paskami, tylko on jest jakiś taki plaster miodu, coś takie nie wiadomo, to wygląda źle. Ale tutaj, w M4, gdzie ten grill jest czarny, powiem wam, że to naprawdę nie wygląda źle. A Budda, czyli człowiek, od którego dostałem ten samochód, mówi, że jeżeli komuś się to podoba, to znaczy, że ma coś z oczami. Ja widocznie mam. Następna BMW M4 Competition grill będzie miała odtąd dotąd. Pożyczyłem sobie tablicę z drugiego egzemplarza, WB, własność banku. Dziękujemy firmie Taśma Klejąca za naprawienie BMW M4. To jest trochę tak, jakby się śmiać z kadłubka, że słabo pływa, a więc sobie odpuśćmy, ale niektórzy powiedzieli, że gdyby BMW zastosowało taki układ, czyli taki, jak jest na przykład w Alfie, to by wyglądało. Z tyłu, bardzo ciekawa rzecz, znajduje się 20-calowe koło, w zasadzie dwa 20-calowe koła, bo z tyłu, a z przodu 19. Jeżeli już przy tyle jesteśmy, to on w zdecydowanej większości opinii osób raczej jest postrzegany jako coś o wiele lepszego niż przód i w rzeczy samej uważam, że ten tył jest przepiękny, naprawdę te linie, te tutaj przetłoczenia, ten dyfuzor karbonowy, te rury, to jest naprawdę coś niesamowitego. Ten samochód naprawdę jest mega foremny, on urósł w stosunku do poprzednika i do tego też będą dzisiaj pewnie częste nawiązania, bo no nie sposób jest nie porównywać tych samochodów. Osobiście ten mi się podoba bardziej, on jest taki bardziej obły, bardziej napompowany, jakby w ogóle poprzednia M4 nie była napompowana, ona już była agresywna i powiem wam, że chyba dlatego, że cała ta bryła odtąd do tyłu jest piękna, to BMW postanowiło zrobić ten brzydki grill, żeby ludzie o nim mówili, bo gdyby tego grilla z przodu nie było, to podejrzewam, że to całe przemyślenie tej całej bryły, ono gdzieś by uciekało, wiecie? Ten samochód jest taką dużą reklamówką nowej marki, właśnie Illegal Night, która zaczyna właściwie swoją działalność od ciuchów, które już możecie nabyć na stronie, która znajduje się w opisie tego filmu, no ale ciuchy to są tylko wstępem do naprawdę dużych przedsięwzięć związanych właśnie z tą marką, ale o tym to na pewno więcej Budda wam powie na swoim kanale. No i jeżeli jesteśmy już przy oklejeniu, to Budda, jeżeli ktoś oglądał, jeżeli nie, no to zapraszam, tutaj wam karta wyskoczyła, to już opowiadał o tym oklejeniu, że to jest taki nocny duch i tutaj jest jego facjata, on trzyma takie bile, którymi sobie żongluje i te bile też się tutaj na jackpocie znajdują. I to wszystko ma nawiązywać do tego właśnie, czym ten samochód jest, że on jest właśnie taki totalnie nielegalny. Światła chyba są legal. Bardziej nielegal to jest tutaj. Jak można przyciemnić przednią szybę? To auto prosi się o zabranie dowodu. Naprawdę, o ile jeszcze taki posiada.
żadnym innym samochodem nie jeździłem, na który tak zwracał uwagę. Myślę, że gdybym przejechał czerwonym Lamborghini Aventadorem, to nie zwracałbym na siebie tak uwagi jak tym pojazdem. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak faktycznie ludzie reagują na to auto, to przenieśmy się teraz na miasto. Ja, ale jest, kurwa, maszynka, nie? Coś pięknego. Mimo tego, że mały spoilerek i lusterka są z karbonu i także bardzo dużo elementów we wnętrzu, to ten samochód niestety przytył w stosunku do poprzednika bardzo mocno. Auto waży ponad 1800 kg. Naprawdę tą masę czuć. I te wszystkie obłe kształty i przetłoczenia, które się tutaj znajdują, one naprawdę nie mówią tylko o tym, że słuchajcie, mam napęd na tył i 510 koni, ale też słuchajcie, troszkę przypakowałem, poszedłem na siłownię, miałem schudnąć, naprzytyło mi się i tak zapierdalam. Dzieje. Trzeci bieg, czwarty. Dopiero odzyskała przyczepność. Przy kurwa 110 na godzinę. Gdy weszła M4, która była pierwszą w zasadzie M4 z turbo i pierwszą M4 w ogóle, no bo przecież to właśnie wtedy nastąpił rozłam w poprzedniej generacji, że M4 to będą właśnie M4 w kupecie, a M3 zostają już tylko w sedanie. I wtedy się bałem, że ten silnik turbo doładowany to trochę zabije tą duszę M. I tak ludzie mówili, że już tero turbo, to już się M-ki kończą, to nie ma reakcji na gaz. Tutaj ta tradycja została dopieszczona i ten samochód jeszcze lepiej mamy wrażenie, że się słucha kierownicy, jeszcze lepiej się słucha gazu i ma więcej koni, bo ta wersja Competition ma 510 koni, moi drodzy. To jest poziom Alfa Romeo Quadrifoglio Verde. Quadrifoglio chyba, bo się Verde nie mówi podobno. Jeździłem po tym torze Quadrifoglio i to trzema różnymi sztukami. Powiem wam, że 510 koni w Quadrifoglio, a 510 koni tutaj, to jest jak Polska przed 89 i Polska po 89. To jest jak Wenezuela przed inflacją i po inflacji. To są dwa zupełnie różne światy. To, co inżynierowie zrobili w tym samochodzie, to mi kurwa ryje głowę. Ja mam wrażenie, że tu jedyną słabością to są opony. Naprawdę. Które trzeba co 15 kółek zmieniać. Jest bardzo cywilny, ale jednocześnie na torze urywa głowę i urywa też bieżnik w oponach. Ten samochód zjada opony w czasie krótszym niż mija od jednej miesięcznicy smoleńskiej do następnej. Temu jeździłem tu Teslą i byłem tak zaszokowany, że w 2021 roku inżynierowie są w stanie pozwolić na to, żeby samochód mógł wyprawiać takie rzeczy, jakie wyprawiała Tesla. Po czym wsiadłem do BMW M4 i powiedziałem, kurczę, jednak te spalinówki to jeszcze można dużo z nich wycisnąć, powiem wam. Przy tym całym przerażeniu, że jedziemy autem za ponad pół bańki, pełnym bokiem i dymem, czujemy się w tym wszystkim bardzo pewnie, że ten samochód nie odpierdoli nam za chwilę czegoś, co by zrobiła nam Alfa Romeo, że teraz w tym momencie Alfa by nam przyhamowała przednie koło. Nie, tutaj lecę pełnym dymem. Przekładam się na hamulcu, dodaję gazu i lecę bokiem dalej. I wiecie, co jest niezwykłe? Ja jestem w stanie jechać bokiem i zmieniać biegi. I nie ma żadnego opóźnienia, patrzcie, truja! BMW M4 Competition Bubr jest pod każdym względem lepsze od poprzednika, co jest dość niezwykłe, bo poprzednik był autem no niemalże perfekcyjnym, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że posiadał tylko napęd na tył i 450 koni. Jednak czym się różni najbardziej nowe BMW M4 od starego BMW M4? I to Competition oczywiście, bo mówimy o wersjach Competition, nie o zwykłych M4-kach. Różni się najbardziej tym, że ono miało w sobie taką nutkę przerażenia, powiem wam. Tym bardziej, że miałem to w takim okresie dość jesienno-zimowym, czyli było mokro, ślisko. I ten samochód naprawdę przerażał i naprawdę tym samochodem jeździło się ciężko.
nawet z włączonymi systemami, to auto nam co chwilę tą żółtą kontrolką przypominało: słuchaj, nie wciskaj całego gazu, nie możesz używać całego gazu, masz 450 koni i napęd na tył. A to BMW M4 Competition, moi drodzy, ono jest ucywilizowane, jeżeli mamy włączone systemy. To ten samochód naprawdę jest o wiele wygodniejszy niż poprzednik. Człowiek czuje się taki otoczony tym samochodem. Ta ogromna, mięsista kierownica, która sprawia, że czujemy wybitnie ten samochód, to wszystko sprawia taką otoczkę, że czujemy się bezpiecznie, ale oczywiście tylko jeżeli mówimy o cywilnym takim trybie komfortowym, ale wystarczy nacisnąć taki magiczny przycisk z kontrolą trakcji, albo tutaj czerwony przycisk z napisem M1, albo M2 oczywiście, na którym sobie tam zapiszemy nasze ustawienia, to ten samochód tak cudownie słucha się kierownicy, nie tylko tej tutaj, ale również tej, która znajduje się pod prawą nogą, czyli gazu. Ten samochód to jest kurwa cywilny driftowóz, zobaczcie. Dostałem puchar! Moi drodzy, tutaj jest analizer driftu, który mówi nam o tym, jak zajebiście jedziemy. I to nam się pokazuje na heads-upie. BMW 2021. Mówisz? Chcesz? Możesz. Jeżeli niewiarygodnie się zmęczymy i mamy już dosyć M4 i tych przeciążeń, to możemy na kierownicę nacisnąć przycisk M2 i polatać sobie M2. O kurwa! Byłem już zakochany w BMW M2. BMW M4 troszkę miejscami takie zbyt toporne, zbyt twarde. Przychodzi BMW w 2021 roku, pokazuje nam bobra, 60 koni więcej niż poprzednik i w tym samochodzie człowiek czuje się lepiej, bardziej bezpiecznie, a na torze daje o wiele więcej frajdy, jest bardziej przewidywalny i jest po prostu lepszy. Naprawdę! Kolejna opona, która mi się skończyła. On szybciej zjada opony niż Magda Gessler dania przedstawione na Kuchennych Rewolucjach. Co za auto. BMW, powiem wam, szacun. Moi drodzy, jadę na wymianę opon. Czuję się, jakbym jechał po śniegu i wymieszanym z jakimś kurwa żwirem. To tłuczenie, które teraz słyszycie, to są paski opon, które napierdalają o plastiki. Jeżeli przyjechałby tu mops, to zabrałby mi tą oponę, kurwa, i dał mi jeszcze alimenty na nią. Na szczęście jesteśmy na zaprzyjaźnionej wulkanizacji. km/h i powiedzmy, że musimy się szybko, nie wiem, zmienić pas albo cokolwiek zrobić. Wciskam gaz do oporu. Ona lekko tak, wiecie, wymyszkowała, lekkie błyśnięcie i ten samochód wystrzeliwuje jak z procy, w trybie komfortowym. To jest właśnie samochód na co dzień. Jedziecie na spotkanie biznesowe,
Patrzycie, że jest taki ładny placyk, wjeżdżacie, zakręcacie 5 bączków. Wyjeżdżacie na ulicę, włączacie kierunkowskaz BOMA, klikacie dwa razy przycisk M1, który wcześniej sobie zsynchronizowaliście i włączają Wam się wszystkie systemy i macie z powrotem cywilny samochód. Ale oczywiście do takich zabaw nieodpowiedzialnych, jakże wysoce, mamy drugi egzemplarz takiej samej M4, tylko z trochę innym przodem. Bo oczywiście nie jest tak, że ten samochód jest cudowny i idealny, chociaż do ideału mu bardzo blisko. Na pierwszym wrażeniu, gdy jeździłem tym samochodem, to nadmieniłem, że ten system iDrive jest bardzo czytelny i bardzo fajnie to działa, ale powiem Wam, że po 3 czy 4 dniach gdzieś ta funkcjonalność tego, co się tutaj w tym menu znajduje, ona gdzieś się zatraciła. Troszkę jest to nieintuicyjne. Trzeba chwilę naprawdę przy tym przysiąść, nawet usiąść sobie przy kawie z instrukcją obsługi. Mam wrażenie, że tego jest trochę za dużo tutaj, wiecie? Że tych wszystkich przycisków, że to jest takie sztucznie dobłyszczone, że tak się wyrażę. Ci projektanci, oni idą tak, słuchajcie, my możemy Wam pokazać tyle rzeczy, tylko pytanie, czy to jest faktycznie potrzebne. Trochę za dużo tego jest, za bardzo cyrkowo. Jeżeli mielibyśmy mówić o jakichkolwiek wadach tego samochodu, to poza oczywiście tym bobrem z przodu jest też dźwięk silnika, który właściwie nie istnieje. Uwaga, włączam lornetkę, tryb track. What the fuck is this? Powiem Wam, że heads up w trybie sportowym jest tak specyficzny, że mamy wrażenie, jakbyśmy się przenieśli do Forza Horizon. Obrotomierz zasłania nam pół szyby. My nie widzimy w ogóle drogi, tylko widzimy obrotomierz. Ja rozumiem, że na torze, przy dużych emocjach, to nie trzeba patrzeć na to, czy wpadniemy w barierę, czy w jakiś słupek, tylko ważne jest to, ile mamy obrotów w silniku, ale to mogłoby być bardziej subtelne, powiem Wam. Na szczęście możemy sobie skonfigurować tak przycisk M1, żeby mieć na przykład tryb sportowy, sport plusowy, ale jednocześnie mieć heads-upa z trybu takiego drogowego i albo w ogóle wyłączyć. Mało tego, że mamy tutaj iDrive, mało tego, że ten panel tutaj jest dotykowy, to jak słyszycie, teraz przebija się tutaj muzyka. Nie musimy podgłaśniać na kierownicy, nie musimy podgłaśniać tutaj na radiu. Możemy sobie po prostu w powietrzu pokręcić palcem. A wystarczy pokazać znak pokoju, aby wyciszyć całą muzykę. Gra? I teraz chcemy następną piosenkę, to wiecie, jaki gest wykonujemy? A jeżeli chcemy wstecz? O, wyjebało system. Tak, właśnie jeśli mówimy tutaj o tym, czy BMW jest bezawaryjne, to właśnie jesteśmy świadkami tego, że system się wypierdolił na plecy. Tutaj, w tym miejscu znajduje się dość taka intrygująca rzecz, ponieważ teraz na kamerze widzicie tutaj takie fioletowe światełko. Dlaczego? Dlatego, że jest tutaj dioda promieni podczerwonych. I dlaczego o tym wiem? Dlatego, że tak się właśnie sprawdza, czy na przykład pilot od telewizora Wam działa. To są 4 diodki, które podczerwienią walą nam chyba tutaj w oczy, nie wiem. Według mnie to jest jakiś czujnik badania zmęczenia kierowcy. I może on wykrywa, czy kierowca tu śpi i wtedy, nie wiem, zatrzymuje pojazd. Czy to jest jakiś ultra zaawansowany system, o którym nikt nie wie? Jest instrukcja obsługi, która jest taka gruba. 400-stronicowa lektura, czyli więcej stron niż w mojej książce. Układy regulujące stabilność jazdy, to tu w M4 niepotrzebny zupełnie. O, to co? Co taka nerwowa jesteś? Co? Żartuję sobie tylko. Liczniki. Kuny, jenoty. O, czekaj, heads up. W zależności od wyposażenia driver attention camera. Czyli miałem rację! Jak jesteś atencjuszem, to właśnie to odpalasz sobie, kupujesz to. O, tutaj są te 2 palce w natalce. Rozprostować palec wskazujący i środkowy i skierować do przodu. Dziwnie skonstruowane zdanie. Chwycić kciukiem i palcem wskazującym i poruszyć ręką poziomo w prawo lub lewo. To ta instrukcja to jest, nie wiem, jak obsługiwać kobietę, którą się zabiera tutaj na miejscu pasażera? Przesunąć rękę na szerokość monitora centralnego w kierunku strony pasażera. To jest pierwszy punkt, żeby złapać dziewczynę za kolano. Prostować palec wskazujący i środkowy i skierować do przodu. Gesty mogą być wykonywane także po stronie pasażera. Na co komu kamasutra, wystarczy wziąć instrukcję obsługi z BMW M4. Ten samochód posiada jeszcze jedną ciekawą funkcję. Widać? Nie widać. Wiem, że lubicie na vlogach, jak my myję samochód, więc robimy myju, myju, myju. Jeżeli
jeżeli jesteśmy przy codziennych aspektach, to czujniki parkowania są dość zaawansowane. Ja wiem, że w teście M4 Competition to może nie przystoi mówić o takich rzeczach, ale zobaczcie, system wykrywa nam przeszkody i pokazuje nam kolorem, jak te przeszkody daleko są od nas. Zobaczcie. I co ważne, te płaty, one są również tutaj pokazywane. Działa to tak dobrze, że warto o tym wspomnieć. Mimo tego, że jest tutaj oczywiście ten samochód bardziej nakierowany na sport, to jednak posiada wszystkie oczywiście systemy, te wszystkie asystenty tutaj pasa ruchu, to działa trochę jak w Tesli, wiecie? Z którą oglądaliście pewnie odcinek, a jak nie to zapraszam, gdzie te radary wszystkie rozróżniały samochody, wielkości tych samochodów. Tutaj działa to troszkę gorzej mimo wszystko, ale naprawdę na takiej trasie autostradowej, gdy włączymy sobie tempomat z radarem, asystent pasa ruchu i to kierowanie automatyczne, naprawdę działa to świetnie i możemy faktycznie tym samochodem robić trasy. Niestety, no spalanie. Po zalaniu tego samochodu do pełna pojawia nam się bardzo zawrotny zasięg w wysokości 390 km. To tyle co w Tesli w sumie, nawet mniej chyba troszeczkę. I myślę, że szybciej chyba schodzi to paliwo, tylko że to się oczywiście szybciej ładuje. Ile ten samochód kosztuje? Moi drodzy, ceny zaczynają się od 400 tam chyba 50 tysięcy, ale to za zwykłe M4. Za Competition trzeba parę tysięcy dopłacić. Ten konkretnie egzemplarz jest wyposażony też w ceramikę. Ta cena gdzieś by oscylowała raczej w okolicach 600 tysięcy. To myślę, że to jest cena adekwatna do tego, co ten samochód oferuje. Kiedy mnie będzie stać, kurwa, na ten samochód? Może sobie kiedyś takie kupię M4, powiem wam. Ale żeby to zrobić, to no niestety, ale musicie dać łapkę w górę. Oczywiście, jeżeli film wam się spodobał, ale jeżeli wam się do tej pory spodobał, to na pewno nie zawiedziecie się, oglądając go dalej. Także teraz klikamy dalej i wstawka z muzyką. Moi drodzy, nie wiem czy to widzicie na nagraniu, zbliża się powoli pora, w której będziemy niestety musieli tą M4 zamienić na tą drugą, ponieważ no, ta jest na dzień, a tamta jest na noc. Ale zanim to zrobimy, to skoro auto jest takie przypałowe, jak widzicie, to w momencie, w którym oczekujemy na dowód rejestracyjny albo jak nas policja spisze, wyciągamy sobie kluczyk, tak, to jest kluczyk, i możemy sobie włączyć klimatyzację, abyśmy nie zmarzli w momencie, w którym już do tego samochodu wsiądziemy. Tata? No zatrzymali mnie. No nie chcą puścić. Mówią, że ciemna szyba z przodu. Na szczęście mamy drugi samochód. Z racji tego, że robi się ciemno, a my mamy ciemne M4 z czarnymi szybami, takie mafijne, niebezpieczne, to sprawdźmy sobie bagażnik do przewiezienia zwłok. Budda, kurwa, zatrzymałeś. Z tego miejsca chciałbym wam serdecznie podziękować, że wytrwaliście do tego miejsca. Jeżeli film wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. Ja bym chciał serdecznie podziękować Buddzie, a także marce Illegal Night za to, że użyczyła mi ten fantastyczny samochód i że mogłem go przetestować zgodnie z przeznaczeniem. Cóż, napiszcie komentarz, jaki następny samochód w następnym Kickster jedzie. I widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam. Ja, czyli Kickster. Cześć!